Filmowe szlaki były już w Hollywood, były w Studio Atlas, a teraz jesteśmy w wytwórni filmów niszowych, które istniało poza głównym mainstreamem. To jest oczywiście Len Film. Co prawda filmy były jak dla nas niszowe, ale tak naprawdę miały dotrzeć do mas, czyli były to produkcje głównie propagandowe, komunistyczne. Obecnie mieści się tutaj kino, więc sobie zajrzymy, co dzisiaj grają.